Dobra, to zaczynamy. Jak się pani czuje po powrocie na scenę po tak długim czasie? Bo trochę lat minęło. Trochę lat minęło. Ostatni jubileusz był 6 lat temu, gdy byłam w ciąży z moją pierwszą córeczką. Bardzo fajnie. Atmosfera cudowna, dlatego że wiecie co, w Mrągowie jest fajnie. Tu widać, że ludzie lubią się bawić i słuchać muzyki. Mega dla mnie. Super. Nie no, koncert był naprawdę niesamowity. Ja tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem, ja się trochę wzruszyłam, bo jednak myślę, że nie tylko ja, bo jak pani wyszła na scenę, to nagle wszyscy wstali i zaczęli bić brawo. Jak się pani wtedy w tym momencie poczuła? Cudownie. Ja już pamiętam takie uczucie, gdy właśnie wyszłam do Keine Grenzen w Katowicach. Cudownie, po prostu ludzie tak reagują żywo, to jest mega przyjemne, naprawdę. Zwłaszcza dla osoby, która już nie jest w branży, bo ja już nie śpiewam, natomiast uczę w szkole, więc ekstra, no po prostu dla mnie to jest kolejna przygoda. No właśnie, a jakie emocje towarzyszyły? No bo... Cudownie, stres w ogóle był, no może stres nieduży, lekki był, ale takie podniecenie i w ogóle to, że spotykam fanów i widzę te buźki uśmiechnięte, mega fajnie, no. No właśnie. Teraz wspomniała pani o tym, że uczy pani w szkole. Tak. Nie tęskni pani za tą sceną? To znaczy, czy tęsknię? Tęsknię, jest fajnie na scenie. Lubię swoją pracę i pracę z dzieciakami w szkole specjalnej. Ja uczę dzieci autystyczne, więc to jest zupełnie co innego. Taka przygoda, jak dzisiaj mi się trafiła, to jest ekstra. Natomiast, to jest zupełnie co innego, ale jestem szczęśliwa, jest fajnie. A nie przeszło przez chwilę przez myśl, że może jednak chciałaby pani wrócić na scenę i tak nie, koncertować? To znaczy w ogóle to nie jest łatwa decyzja, bo ja mam dzieci małe, więc nie zdecydowałabym się chyba całkiem na 100% poświęcić, ale jest to fajna przygoda, zabawa ekstra i zawsze, gdy są jubileusze, a to jest co 5 lat, co 10, co 15. Spoko, pasuje mi to. Tak co jakiś czas się pojawiać, trochę pokoncertować. No tak jak mówiłam, jesteśmy pod wrażeniem i w ogóle taki, jak pani już ma na tę scenę, to po prostu taka retrospekcja i o Jezu, no brakuje mi trochę słów aż, bo to było takie, pamiętam jak byłam takim małym dzieckiem i oglądałam w telewizji te wszystkie programy i po prostu wow.